Dni Pola Prokam dobiegły końca. W tym roku odbywały się one od początku czerwca w 7 lokalizacjach w całej Polsce. Do Radyczowa w województwie lubelskim impreza zawitała 13 czerwca. Spotykamy się na Dniach Pola w gospodarstwie państwa Bundyra. Na poletkach doświadczalnych mamy odmiany pszenicy i odmiany rzepaku. Możemy obserwować je pod kątem odmianowym, ale też prezentujemy ochronę herbicydową, fungicydową, nawożenie zarówno dolistne, jak i mineralne. W Radyczowie rolnicy mogli zobaczyć 6 odmian pszenicy ozimej. Były to Emilio, Findus, Gustaw, Florian, Fakir i Norin. Dobieramy odmiany tak, żeby tam rozodporność i ta zimotrwałość była jak najwyższa, bo warunki, w jakich pracujemy, tutaj ta wschodnia część Lubelszczyzny wymaga tego, żeby te odmiany miały jednak tą wyższą liczbę zimotrwałości, czy teraz często mówi się o mrozoodporności. Także każda z tych odmian ma powyżej 3 w tej skali 9-stopniowej. Rolnicy odwiedzający Dni Pola Prokam mogli zobaczyć również efekty zabiegów ochronnych, które przeprowadzono na paletkach. Takim zabiegiem herbicydowym wiosennym, bo zwykle robimy to jesienią, ale z uwagi na te opady jesienne nie można było zrobić. Zrobiliśmy preparatem Nomad z firmy Doagro i Biathlon BASF. I jak widać po kontroli, to ta skuteczność w łanie jest bardzo ładna, na kontrolach te chwasty występują. Ochronę fungicydową podzielono na 4 zabiegi, z czego ostatni przypadał na 3 dekadę czerwca. Poza pszenicą na miejscu można było też zobaczyć szereg odmian rzepaku ozimego. Na tych dniach Pola prezentujemy 9 odmian rzepaku ozimego. Z tych 9 odmian najważniejsze z naszego punktu widzenia to jest odmiana Alexander, hodowli Limagren, hodowla odmiana Mandrill. Kolejną odmianą, którą wprowadzamy w tym roku, to jest odmiana Hamilton. Będzie pierwszy raz w uprawie polowej. Była wysiana, została zarejestrowana w ubiegłym roku, w 16, i teraz możemy ją zaprezentować. Myślę, że jest to jedna z lepszych odmian. Mamy tutaj odmiany firmy Syngenta, Meda, Technik, jak również jeszcze kilka odmian Monsanto, Extorm czy Exodus. Stosowane w rzepaku systemy ochronne opierały się na produktach 3 firm – BASF, Syngenta i Adama. W tym roku największy problem pojawił się przy zwalczaniu szkodników, zwłaszcza chowaczy, które pomimo niskiej temperatury i warunków teoretycznie i mniej sprzyjających, żerowały wiosną na roślinach. Poza insektycydami na poletkach stosowano regulację łanu preparatami Carex i Karamba oraz zabiegi fungicydowe. Ochrona fungicydowa taka zapobiegająca tym wszystkim zmianom, które miały miejsce po przymrozkach czy po intensywnych opadach, które 2 razy były, to był Flutriafol Impact, po to, żeby te rośliny zabezpieczyć, żeby się wszystkie te miejsca, w których mogły się rozwijać patogeny, nie rozprzestrzeniały. Natomiast ochrona samych łuszczyn też była, tutaj mamy 2 programy ochrony, jeden oparty na programie firmy Syngenta Mr. Extra, a drugi program oparty o firmę BASF, czyli Pictor w dawce 0,25, wspomagany jeszcze tebukonazolem, zarówno Amister, jak i Pictor w dawce 0,8 litra czystego tebukonazolu. Dni Pola Prokam cieszyły się sporym zainteresowaniem i nie ma się co dziwić, organizator zapewnił przybyłym rolnikom nie tylko możliwość obejrzenia poletek demonstracyjnych. Na miejscu odbyły się merytoryczne wykłady, przeprowadzono konkurs z nagrodami dla wszystkich uczestników oraz przygotowano specjalną promocję na zakup nasion rzepaku.